Szczęść Boże, coś wam powiem. Wiecie, czym jest sakrament chorych? Jest pomocą dla człowieka strapionego fizycznie i duchowo. Opisuje to święty Jakub w swoim liście, gdy zaleca wezwać kapłana, by namaszczając olejem i modląc się, podźwignął chorego, a Pan dopełni łaskę odpuszczenia grzechów. Nie sądziłem, że przypowieść o dobrym Samarytaninie można z tym sakramentem porównać. Jednak słyszeliśmy, że przychodził kapłan, ale opuścił szybko miejsce zdarzenia. Widocznie wyglądało, że poszkodowany jest już umarły. Przepisy mówiły, że dotykanie zwłok czyni człowieka nieczystym. Kapłan nie mógłby wykonywać swoich czynności. Nawet więcej, cień przechodzącego kapłana nie mógł paść na zmarłego. My tego nie rozumiemy. Będziemy mówić, jak on tak mógł? To jest nieludzkie. Nie, to jest wierność prawu. Gdyby choć jeden gest pokazał, że człowiek ów żyje, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Kapłan miałby obowiązek miłosierdzia, by pomóc temu człowiekowi, niezależnie od tego, kim jest i skąd pochodzi. Dlatego Jezus używa w tej przypowieści Samarytanina, który w normalnych relacjach nie jest mile widziany wśród Izraelitów. Ale wracając do sakramentu chorych, to jego istoty wielu ludzi też nie rozumie. Jedyne skojarzenie, jakie się posiada, to ostateczne namaszczenie, wiatyk. Jak bolą nas zęby, mamy dłuższy czas wysoką gorączkę i nic nie pomaga, by ją zbić. Dostajemy ataków bólu, z którym nie możemy wytrzymać, to wtedy szukamy pomocy u lekarza czy na pogotowiu i to natychmiast. Ale gdy ktoś z naszych bliskich, najczęściej senior albo dotknięty długoterminową chorobą, nie uskarża się na nic, a jednocześnie od miesięcy czy lat przebywa w domu bez kontaktu z sakramentami, to nie robi się z tego dramatu. A on też umiera. Umiera duchowo. A później, gdy przychodzi kryzys, to szuka się księdza i mówi: babcia umiera, jest nieprzytomna. Nie mówi, ile z przypadków, że już jest za późno na interwencję kapłana. Albo nikt wcale o tym nie pomyślał. Sakramenty są dla żywych, ale jednocześnie łagodzą cierpienie, przywracają zdrowie. Namaszczenie oliwą ma działanie łagodzące. Polanie rany winem dezynfekuje, oczyszcza, szczypie. Nie tak czujemy się, kiedy wyznajemy swoje grzechy? Kiedy odrywamy swoje przyzwyczajenia jak brudny opatrunek, by poddać się działaniu łaski Ducha Świętego, który daje nowe życie? Być dobrym Samarytaninem to nie przejść obojętnie obok drugiego. Być dobrym Samarytaninem oznacza zmienić swoje plany i poświęcić swój czas. Wierne wypełnianie codziennych zadań to już praktykowanie miłości do osób i społeczeństwa. Jest taka myśl świętego Klemensa Rzymskiego. Jak wielką i godną podziwu rzeczą jest wielkoduszność. Módlmy się więc i błagajmy Boga, by przez swoje miłosierdzie pozwolił nam żyć w wielkoduszności. A wszystko w trosce o życie nasze, doczesne i wieczne.